Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Odpalony minutnik. Ustawiłem sobie go na 15 minut. Myślę, że tak 15-20 minut poświęcimy sobie na dzisiejszy tytuł. Dzisiaj zagramy w Rover Mechanic Simulator, czyli symulator mechanika łazików takich marsjańskich. Bardzo ciekawy tytuł się zapowiada, jest on oczywiście w Early Accessie, cały czas jest rozwijany, jak widzimy tutaj cały czas jakieś update'y wychodzą. Natomiast niestety nie jestem w stanie streamować jeszcze tej gry, bo w momencie odpalenia streama strasznie tragicznie ona po prostu działa. W związku z tym będę musiał tutaj założyć sobie nowy profil i zaczniemy sobie grę tak jakby od nowa. Ja próbowałem tutaj ją założyć na streamie, jak widzicie, podjąłem próbę 27 marca, teraz mamy 23 kwietnia, także praktycznie miesiąc później podchodzę do tego tytułu, że miesiąc temu na streamie się niestety nie udało, także tutaj zobaczmy, co my tutaj mamy. Zobaczę ogólnie też, jak ta gra będzie wyglądała na nagraniu. Jako że jesteś jeszcze niedoświadczonym mechanikiem, musisz ukończyć szereg misji szkoleniowych, podążyć za krokami. Dobra. Jeśli nie wiesz, czym powinieneś się zająć w danej chwili, postaraj się śledzić znaczniki. W zależności od tego, czy oglądany przez ciebie obiekt jest interaktywny, czy nie, twój wskaźnik zmieni swój wygląd. Wciśnij przyciski 4, B, 4, aha, okej, okay, tutaj coś im chyba nie pykło przejście do następnej linii, nie wiem, o co chodzi z tym oznaczeniem, bo to jest takie typowe. 4, 5, 6, by wysunąć, schować panele boczne. Dobra. Dobra, widzę, że gra, u mnie na ekranie ona chodzi bardzo płynnie, natomiast widzę, że bardzo ciężko się nagrywa mimo wszystko. Gdzieś tam OBS chyba sobie zwyczajnie z tym tytułem nie radzi. Dobra. Przełączyłem nagrywanie na, nie na ekran, ale na grę. Ale widzę, że wciąż tutaj nie ma rewelacji, jeżeli chodzi o obsługę. Zaraz jeszcze sobie spróbuję coś tutaj, może wideo. Ustawimy sobie jak najniższe ustawienia. Może to pomoże. Okej. Czasami jest też tak, że gra działa dużo płynniej i dużo lepiej na wyższych ustawieniach. Zobaczę teraz. No i miałem rację, słuchajcie. Ja troszeczkę ustawień sobie tutaj dołożyłem i gra nagrywa się zdecydowanie lepiej. No dobra, zostawmy ją na takim etapie, jak jest teraz. Zobaczmy tak naprawdę, o co chodzi w tym tytule. Mamy tutaj jakiś, widzę, hangar nasz, w którym to będziemy mogli naprawiać te nasze łaziki. Mi się przynajmniej wydaje. Tutaj gra podpowiadała, że jeżeli nie wiemy, co robić, to kierujmy się znacznikami. Naszymi celami jest podnieść skrzynkę z narzędziami, wkrętarkę i tablet. Dobra. Dobra, to mamy. Mając narzędzie, jesteś prawie gotów, aby zabrać się. Tiriri, ppp, dobra. Dowiedz się więcej na temat radia, dowiedz się więcej o stole naprawczym, dowiedz się więcej o komputerze. No, czyli tutaj po prostu zwyczajnie mamy taki tutorial, na to wychodzi. Standardowo możemy sobie ustawić jakieś radyjko. W zależności od potrzeb i od
tego, co chcę słuchać. Nie wiem, czemu w radyjku nie leci żadna muzyka na tą chwilę. Za pomocą tego skonfiguruj komputery, bo pozwoli to podłączyć łazik z urządzeniem. Okej. Okay. Coś jeszcze tu. O kurde, tu mam cały hangar jeszcze do obczajenia, zobaczcie. Tu coś mam. Komputer. Grania w gry wideo. Musisz niestety zainstalować własnoręcznie. Twój komputer operuje na marsjańskiej dystrybucji Linuxa. Podpowiedź: sudo nie działa na Marsie. Okej. Okay. Drukarka 3D, no tak, no tutaj to będzie chyba dosyć nietypowy symulator, bo do tej pory w jakimś symulatorze mechanika samochodowego, czy nawet tego symulatora naprawiacza czołgów, mechanika czołgów, to różnica była o tyle taka, że rozpocznij nowe zlecenie. Różnica była taka, że no zobaczcie, co tu mamy, prognozy pogody na Marsie. Że mieliśmy możliwość tak jakby korzystania, wiecie, ze sklepiku, prawda? Natomiast tutaj sklepu żadnego raczej nie ma, bo jesteśmy poza planetą naszą. Także będziemy musieli sobie prawdopodobnie te cele, znaczy te narzędzia i te wszystkie części sami będziemy musieli sobie prawdopodobnie zrobić. Wybierz rodzaj usługi, jaki chcesz świadczyć. No tutaj chyba standard mi się wydaje. Przyjmujemy to zlecenie poprzez odcisk palca. Zakładki, zlecenie. Drukarka wkrótce, zobaczcie, będzie dodana. Usunięte śrubki, magazyn. Ulepszenia. Ok, jak widzicie, tutaj będziemy mogli też jakby, nie wiem, ulepszać ten nasz warsztat i tego naszego mechanika, bardzo fajnie to się prezentuje. Łaziki są wpakowane automatycznie, gdy znajdują się na podnośniku. Okay. Zobaczmy. Umieść łazik na podnośniku. Użytkownik Bartosz. Zalogujmy się. Terminal, suwnica, wąż. Czekaj, patrzcie, jest Snake. No, jakby się wam znudziło na przykład robienie łazików, to możecie sobie na Marsie pograć w Snake'a. No dobra, koniec gry. Chyba będę musiał to robić za pomocą suwnicy. Szyna, przód, tył. Ok, chwytak, shift. Możesz chwycić. Ok, zobaczcie, jak musimy sobie tutaj tak jakby ten łazik wypakować na stół. To nie jest takie proste i oczywiste. Fajna opcja, dobra. Łazik zapakowany na stole. O. No i tutaj teraz musimy z tym łazikiem sobie popracować. Zobaczmy, czy tutaj mam. Napraw łazik. Zresetuj eku łazika. Ok. Mamy tutaj panel, w którym możemy sobie interakcje, demontaż, montaż, analiza. Próbujmy wykonać jakąś analizę. Naprawianie łazika. Gdy naciśniesz LPM na łaziku, znajdujący się widok naprawy. No to wszystko praktycznie jest jak we większości tych symulatorów, więc tutaj już tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że będziemy mogli. Weźmy sobie analizę. Kliknij, aby wybrać, przytrzymaj, aby przeanalizować. O kurczę, to będę tak analizował po kolei całego łazika, no to wychodzi. Dobra, teraz jestem w trybie
Demontaż, montaż. No i ta analiza. Tylko nie sądziłem, że będę musiał analizować każdą jedną część. Prawdopodobnie gdzieś jest napisane w jakimś może notatniku, dzienniku, co jest do zrobienia z tym łazikiem. Tworzy tablet. Opis. To będzie proste. Wszystko wydaje się być w porządku poza jednym kołem. Byłbyś tak miły i sprawdził, co jest nie tak? Dobra, czyli ogólnie chodzi o jakieś jedno koło tego łazika. Widzę, że to jest na żółto, ale żółte koło to chyba jeszcze nie jest taka tragedia, więc chyba nie powinno ono nam tutaj aż tak kolidować. Zobaczmy, czy nie ma jakiegoś czerwonego koła. O, jest. Tak coś czułem. Dobra. Czyli to jest nasze problematyczne koło. Więc będziemy musieli teraz tutaj zająć się jego demontażem. Ja jestem teraz w trybie demontażu. Okej. Czyli widzę, że tutaj po prostu trzeba w odpowiednim miejscu sobie tak jakby wybrać, co chcemy demontować. W ten sposób. Dopiero tutaj możemy wybrać miejsce, w którym chcemy, żeby nasza kamera się ustawiła. Teraz musimy demontować po kolei wszystkie śrubki. No to wygląda na pewno inaczej niż chociażby w Car Mechanic Simulator. I inaczej w Tank Mechanic Simulator. Dobra. Okej, widzę, że tutaj dostałem informację, że została odblokowana dla mnie drukarka. Myślałem, że ona będzie tak jakby dodana na późniejszym etapie. Części, koło. Podsumowanie, pozostały czas. Aha, czyli już po prostu się nam drukuje to koło, wiecie? Nie musiałem tutaj za bardzo się męczyć nad tym, bo możemy tylko koło drukować, z tego co widzę. No i tutaj mamy jakby etap naszego wydruku 3D. Możemy 9 rzeczy do kolejki sobie rzucić. Okej, no i widzę, że tutaj już ta część nam wyszła. Wydrukowana część, zabierzmy ją. Nie wiem, dlaczego jest w takiej śmiesznej kapsule. No ale spoko, może być i tak. No i tutaj co? Musimy wybrać i chyba musimy tutaj przejść w tryb montażu. Przytrzymaj, aby zamontować. I tutaj wybieramy, które koło chcemy wybrać. Znaczy zamontować. Ja chcę zamontować to nowe koło. Okej, myślę, że taki dosyć prosty montaż idealny będzie na nasze przetestowanie tej gry. Pięknie. Dobra, i teraz tutaj przykryweczka. Sporo się tutaj trzeba oklikać. Na pewno było to dużo bardziej takie orientacyjne w poprzednich częściach, no w innych po prostu zwyczajnie odsłonach tego symulatorów mechaników. Tutaj jest to no, inne oczywiście. No i tutaj musimy tak konfiguratora EQ użyć. Konfigurator może zostać podłączony tylko w przypadku, gdy łazik jest kompletny. Zawsze resetuj EQ na końcu pracy. Kiedy jest podłączone, nie możesz demontować części. Stracisz cały postęp konfiguracji, jeśli podczas resetowania odłączysz konfigurator. Podpinanie konfiguratora. Aby podpiąć do łazika, musisz wyjść z widoku na prawe i wcisnąć dwójkę, żeby przełączyć się w tryb montażu. Jeśli wszystko poszło sprawnie, wpięcie zdalnego konfiguratora nie będzie stanowiło problemu. Aby wyciągnąć konfigurator, wciśnij 1 i przytrzymaj PPM, tak jak podczas demontażu. Okej, jasność.
Czyli wchodzimy w tryb montażu. Klikamy, żeby zamontować ten konfigurator. I teraz... OK, akurat czas nam się skończył. Zobaczmy czwóreczką. Zresetuj EQ łazika. Montaż, analiza. Nie wiem, jak się z tym konfiguratorem połączyć. On jest podłączony, co prawda, więc teraz w sumie pewnie się coś robi z poziomu komputera. Terminal. The run command is administrator user root use mudo command. Czy ja muszę tutaj to wpisać? Aha, czyli co, może będziemy jeszcze tutaj musieli jakiegoś programowania używać? Mudo. Root. Command. Nie znam się niestety na tym. Więc zaraz najwyżej sobie gdzieś wesprę. No nie bardzo mi tutaj idzie to. Nic nie, co nie wpisuje, nic nie działa. Mamy tutaj jeszcze ten terminal. Czekajcie, może gdzieś jednak samouczek. Znaczniki. Stół elektroniczny. A, tam możemy naprawiać części wydobyte z łazików. O, jest konfigurator EQ. Czyli ja chyba nie do tego sprzętu po prostu podszedłem. Dobra, to najpierw jeszcze zobaczymy, jak się naprawia te części. A, jest niedostępne, słuchajcie. W którymkolwiek trybie bym tutaj nie podszedł do tego, to nie jest dostępny ten stół. Stacja EQ. OK. Sterowanie, usuń, obróć. Dobra. Ten ekran służy do resetowania komputera pokładowego łazików. Czyli widzę, że tutaj zwyczajnie chyba musimy się bawić w taki jakby, zobaczcie, legenda. Bateria mamy tutaj i napięcie wyjściowe mamy tutaj. Zablokowane łącza mamy na ciemno, wzrost napięcia mamy tutaj na zielono, spadek napięcia mamy na czerwono, zasilone, niezasilone, wybrane, puste, elementy obniżające napięcie. I teraz musimy prawdopodobnie po prostu się pobawić w taką ala, nie wiem jakby to nazwać, łamigłówkę. Tutaj co jest? Co tu się robi z tym? Plus 4, plus 2. Z tym to nie wiem, o co chodzi. Obróć. Usuń. W ekwipunku pokazuje mi, że mam tu coś, ale nie wiem, jak się to, że tak powiem, tutaj dostarcza, czy tu się... To jest jako zablokowane, więc tutaj nie mogę nic zrobić. Tu jest wzrost napięcia, tu jest zablokowane, tu jest wzrost. Dobra, czyli... Oj, cholerka, wyszedłem. Czyli o ile dobrze rozumiem, to tutaj muszę to wstawić. Tutaj muszę to wstawić, ale obrócić. Tutaj muszę też to wstawić. Tutaj zakręt, ale obrócić. I tutaj też. I teraz tak, tutaj mamy wzrost napięcia.
Tutaj mamy spadek i teraz... Czekajcie, nie wiem też o co chodzi z tymi plusami. Plus 4, plus 2, plus 5. Tutaj chyba trzeba coś zainstalować odpowiedniego. Nie wiem o co chodzi z tymi właśnie dwójka, czwórka. Tak jakby tutaj chyba. Czekajcie, ile tu mamy tych klucuszków? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ich jest. Ok, aktualne napięcie jest 0, docelowe napięcie jest 8. Więc teoretycznie jakbym zwiększył wzrost napięcia. Tutaj do 5. Tutaj 2. Tutaj 4. Tutaj minus 1, bo to mamy wtedy 5, to mamy 9, 11, teraz mamy 10, 9, 8, 7, czyli gdzieś muszę zwiększyć o 1, tak? Dobrze rozkminiam? Czyli tutaj na przykład dam 4. A gdzieś muszę dać minus 2. O, okej. Okay. Czyli po prostu musi nam się jeszcze tutaj to napięcie zgodzić. 8 ma być i docelowe ma być 8 i aktualne jest 8. Czyli musimy jeszcze tutaj manewrować tymi spadkami i wzrostami napięcia. Tak, żeby cała nam płytka się tutaj pięknie zgodziła. I wtedy ta konfiguracja zostanie zakończona. No powiem wam, że to jest cholernie fajne rozwiązanie. Teraz nie pozostało ci nic innego, jak otworzyć tablet i wybrać przycisk oddaj zlecenie. No dobra, czyli udało się naprawić i skonfigurować ten łazik. Więc kliknijmy ukończ zlecenie. Pyk. Na tym ekranie możesz zobaczyć podsumowanie. Naprawa łazika, za co ile doświadczenia. Zdobyliśmy też jakieś zasoby dodatkowe. Zakończamy. Mamy tutaj kolejne zadanie, a w nim koło, które poprzednio wymieniłeś, wydaje się działać poprawnie, jednak jest więcej problemów niż poprzednio zakładaliśmy. Zanim naprawiłeś ten łazik, łożysko znajdujące się pod zepsutym kołem musiało się mocno poobijać. Skoro masz już doświadczenie, mógłbyś zajrzeć, co jest nie tak z łożyskiem. Tym razem zadanie jest płatne ekstra. No i tutaj wstępna analiza łożysko i przykrywka łożyska. Także mamy tutaj kolejne zadanie dotyczące tego samego koła, ale jak sami widzicie, tak jak to zresztą bywa u normalnego mechanika, przeważnie jak jedziemy z jedną rzeczą, to przy okazji tej jednej rzeczy okazuje się, że po zdjęciu koła są do wymiany tarcze, klocki, coś tam jeszcze w zawieszeniu trzeba poprawić i zamiast jednej rzeczy ostatecznie wychodzi, że jest ich 700. No i tak ogólnie pochłania nam to pieniążki z portfela. Widzę, że z łazikami marsjańskimi jest totalnie identycznie. Wcześniej zdjęliśmy tylko koło, wymieniliśmy je, okazało się, że łożysko pod tym kołem jest walnięte. Także jakbyśmy wcześniej rozebrali w całości tą ośkę i wymienili tam wszystko albo naprawili, to pewnie nie byłoby takiego problemu, no ale jest to tutorial i mamy się uczyć na początku, więc powiem wam szczerze, że gra naprawdę jest pod tym względem bardzo, bardzo spoko. No i tutaj przytrzymujemy nasz guzik, mamy restart zlecenia, czyli tutaj w razie czego łazik jest kompletny. Czyli teraz zobaczcie, że nasz łazik, odzyskiwanie zasobów, dobra, jego nie ma już na stole, myślałem, że będzie na stole i wystarczy tylko wziąć reset zlecenia. No dobra, moi drodzy, ja nie będę się już tutaj bardziej zagłębiał, dałem tej grze takie 15-20 minutek, żeby sobie ją potestować.
No i jak widzicie, to testowanie całkiem nieźle nam tutaj poszło. Znowu będziemy musieli rozładować tutaj przyczepkę z tym naszym łazikiem. Pytanie, czy na przykład w przyszłości nie będzie można jakoś tutaj jeździć tymi łazikami, na przykład po tym Marsie, w celu chociażby ich testowania. Czy to tylko będzie na zasadzie takiej, wiecie, na gębę naprawiania, że wszystko jednak działa. No zobaczymy, ogólnie się okaże. Mam nadzieję, że tytuł Wam się spodobał. Mi ogólnie bardzo się podoba, uwielbiam symulatory tego typu, także na pewno wciągnę sobie tutaj chętnie kolejne misje. Także moi drodzy, jeżeli gra Wam się podobała, oczywiście piszcie komentarze, co o niej sądzicie. No i zapraszam Was serdecznie na Discorda. Macie wszystkie linki w opisie pod tym materiałem. No i zapraszam też na streamy. Normalnie bym to ograł na streamie, ale tak jak mówiłem, gra na OBS-ie gdzieś tam na streamie strasznie mocno cięła, więc nie byłem w stanie jej swobodnie ograć na streamie. Musiałem to zrobić poza nim. Także taki nietypowy trochę odcinek. Jeszcze jeden symulator będę miał zaraz do ogrania poza streamami, z uwagi na to, że też słabo działał na streamach. Także to ten i następny odcinek będą takie trochę nietypowe, ale mam nadzieję, że do obejrzenia. Także moi drodzy, widzimy się wkrótce. Wielkie dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego.